Od pewnego czasu możemy obserwować coraz częstsze chrześcijańskie cuda, które sprawiają, że przedmiot nieżywy nagle ożywa. Niektórzy wiążą to z jakimiś znakami, które mają świadczyć, że czeka nas w najbliższym czasie coś ważnego dla świata, podczas gdy inni mają do tego bardziej sceptyczne podejście. Jaka jest prawda? Kto wie? Jednak trzeba stwierdzić, że nagranie z procesji w Saltillo faktycznie szokuje. Nagle, zupełnie niespodziewanie, figura Jezusa trzymająca w dłoniach krzyż poruszyła twarzą, co wyglądało, jakby naprawdę żyła. Czy jest to prawdziwy cud? Jak zwykle, ilu ludzi, tyle opinii. Niektórzy dopatrują się w filmiku manipulacji obrazem czy oddziaływania wiatru, natomiast nie wszystkich taka teoria przekonuje, bowiem uważają, że wiatr nie mógłby w taki sposób poruszyć figurą. Inni natomiast, bardziej otwarci na takie zjawiska, dopatrują się tu prawdziwego działania Boga, który ma ludziom ukazywać takie rzeczy, bowiem chce, by oni się nawrócili. Nie brakuje także teorii o duchu, który w jakiś sposób wstąpił w figurę. A wy co sądzicie o rzekomo cudownym ożywieniu? Prawdziwa boska działalność, manipulacja, a może jeszcze coś innego? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.